W tym materiale omówię pieśń o Roladzie. Nie, żartuję, o Rolandzie. Ale ten utwór w sumie sam w sobie jest żartem, bo pieśń o Rolandzie ma tyle wspólnego z piosenką, które znasz, możesz kojarzyć na przykład z listy przebojów. Nie czuj się sam, bądź tu, gdzie ja. Co glebogryzarka z zabawą dla dzieci w piaskownicy, albo tankowiec Seawise Giant z ekologią. How dare you? W praktyce pieśń o Rolandzie to liczący 4000 wierszy, jeden z najstarszych poematów bohaterskich, które w szkole poznajesz jako chanson de geste, albo chansons de geste, czyli pieśni o czynie. Wymyśliłem i użyłem, i stworzyłem to, co marzyłem. Żeby podbić stawkę, jest to też dodatkowo utwór napisany w języku starofrancuskim, co sprawia, że niektóre tłumaczenia pieśni o Rolandzie są równie przystępne dla licealisty, co występ jako rozgrywający w lidze NFL zamiast WF-u. Utwór ten jest jednak traktowany przez podstawę programową jako ultra ważny, bo zalicza się do wąskiego grona średniowiecznych eposów, czyli takich dzieł, które skupiają w sobie wszystko albo prawie wszystko, co jest ważne dla danej epoki historycznej. Epos na potrzeby edukacji można potraktować w sumie po prostu jako synonim słowa ważny, bo zarówno jeśli popatrzymy na tematykę, bohaterów, czy nawet sam styl pieśni o Rolandzie, to zobaczymy tak naprawdę całość tego, co ma nam do zaoferowania literatura średniowieczna, czyli odwołania do Boga, do rycerstwa, do Boga, do struktury feudalnej, do Boga, do poświęcenia dla ojczyzny, do Boga, do wartości takich jak wierność czy miłość, aha, no i oczywiście do Boga. Nice. Zanim przejdziemy do samej historii, odpowiedzmy sobie na pytanie, którego z własnej woli nie zadał sobie nikt nigdy. Czyli kto jest narratorem w pieśni o Rolandzie, bo w sumie nie jest to takie oczywiste. No i odpowiedź może cię zaskoczyć, bo jak podają niektóre podręczniki, jest to średniowieczny minstrel, czyli po prostu śpiewak, którego zadaniem było zabawiać króla opowieściami. Śpiewak ten sławi Rolanda i jest przy tym, jak to się mówi, wszystko wiedzący. Do tego, co ważne, historia opowiadana przez śpiewaka jest podana w czasie teraźniejszym, mimo że są to rzeczy, które wiadomo, że już się wydarzyły. Wszystko po to, żeby dodać tej historii dodatkowej warstwy emocjonalnej i takiego napięcia. Dzięki tak stworzonej konstrukcji utworu, przynajmniej w teorii wszystko powinno sprawiać, że słuchacze trzymają się za krzesła w trakcie czytania kolejnych strof i poznawania relacji narratora. W praktyce jednak jest pewien problem, czyli fakt, że strof w pieśni o Rolandzie jest, jak już ustaliliśmy, mega dużo, a przeciętny czytelnik w okolicach 30 albo 40 błaga już o litość i przypomina twoją ciocię na pierwszych zajęciach fitness po 25 latach jeżdżenia SUV-em i leżenia na kanapie. Okay, let's go. Akcja tego eposu rozgrywa się podczas wojen hiszpańskich Karola Wielkiego, które, co ważne, nie były toczone z Hiszpanami, w sensie z Europejczykami, a z intruzami dla autora eposu, jakim byli innowiercy, w sensie Arabowie. Jest to więc konflikt wiary chrześcijańskiej z wiarą muzułmańską, albo na potrzeby tego utworu dosłownie walka dobra ze złem. Główna bitwa opisywana w eposie ma miejsce w wąwozie w Pirenejach, przez które armie chrześcijan przeprawiają się, idąc odeprzeć ataki muzułmanów. Roland wraz z innymi rycerzami stanowi tylną straż wojsk królewskich, czyli najbardziej elitarne i zasłużone oddziały złożone z ludzi tak idealnych i tak sławionych w walce dla kraju, tak bogatych, że są chodzącą wersją rycerskiego nobla. W praktyce tylna straż wojsk królewskich to była taka formacja, która w sumie nigdy nie miała brać udziału w walce. Mieli być koło króla, troszkę powyglądać, troszkę pozwiedzać, ale w większości przypadków kampanie wojenne traktowali po prostu jako wycieczkę objazdową po kraju i miejsce do załatwiania interesów. Tym razem jest jednak inaczej, a sprawy zaczynają się komplikować. Okazuje się, że Francuzi zostali zdradzeni przez jednego ze swoich, rycerza imieniem Ganelon, który okrywając się hańbą informuje muzułmańskich wojowników o możliwości zaatakowania chrześcijańskich wojsk w wąwozie, w takim miejscu, gdzie są one wrażliwe. Ganelon, jak każda sześćdziesiona, kończy swoją drogą nie najlepiej, ale nie uprzedzajmy faktów. Chrześcijańscy rycerze zostają zaatakowani podstępnie i muszą stawić czoła wrogowi w nierównej walce. I o tym w sumie jest duża część poematu. Jak to właśnie w nierównej, niesprawiedliwej walce Roland i jego koledzy walczą dzielnie i wykazują się super skillem. Wszystkiemu z góry przygląda się Bóg i kibicuje swoim. Poza skillem w tym momencie poznajemy także honor Rolanda, który nie chce wezwać pomocy dla swojego oddziału, żeby nie narazić posiłków na niepotrzebne niebezpieczeństwo. W sumie na koniec i tak to zrobi, ale najpierw musi tego nie robić, żeby pokazać, jakim jest kozakiem.
gdy w końcu postanawia zatrąbić swój róg, i to jest ważne z jakiegoś powodu, że ten róg nazywa się Olifant, jego płuca pękają od wysiłku, co jest metaforą mającą chyba pokazać, że nieważne co robi Roland, to zawsze robi to na 100%. Ponieważ rycerz odwleka wezwanie pomocy, wojska króla przybywają za późno, a sam Roland ginie wraz z większością swoich rycerzy, albo w sumie ze wszystkimi swoimi rycerzami, tu nie pamiętam. Scena śmierci Rolanda jest jednak piękna. Nie ginie uciekając, nie jest przerażony, tylko jest radosny. Cieszy się, że nie naraził swoich kolegów z armii na śmierć, w sensie z innych oddziałów, bo w sumie dosłownie zabił swój oddział decyzją, żeby nie zadąć wróg, dopóki nie było za późno. Roland ginie, stawiając też czoła zagrożeniu, walcząc z wrogiem, który jest bardziej liczny niż jego oddział i który musiał odwołać się do podstępu, żeby w ogóle mieć z nim jakiekolwiek szanse. Jest to więc moralne zwycięstwo żołnierza. Roland ginie także w obronie wiary chrześcijańskiej i robi to na oczach Boga, który, jak możemy się spodziewać już od przynajmniej 15 minut, kiedy zaczęła się walka, ma dla niego przygotowane miejsce w niebie i kubek ciepłego kakao na dobry początek wizyty w raju. I tak kończy się utwór, po którym, jeśli przeczytasz się go ze zrozumieniem, czytelnik myśli o Rolandzie jako wzorze rycerza, gotowego poświęcić życie dla swojego króla i dla wiary chrześcijańskiej. Co ciekawe, autorowi udało się też wpleść wątek kobiecy. Żona Rolanda jest mu tak wierna, że umarła na samą wiadomość, że poległ w bitwie, co też jest dość znamienne i pokazuje bardzo ciekawy pomysł średniowieczny na ideał żony, która zdaniem autora średniowiecznych eposów najlepszą rzeczą, jaką może zrobić dla społeczeństwa, to umrzeć w momencie, kiedy umiera jej mąż. A co no? Jeśli w trakcie całego tego opisu, tego co działo się w tym utworze, wyczuwasz nawet silniejszą ironię niż zazwyczaj z mojej strony, to masz rację, ale Pieśń o Rolandzie to jest utwór tak nadęty, tak bardzo in your face o idealnym bohaterze, że po prostu ciężko jest mi to przetrawić i ta ironia to mój coping mechanizm. Warto w tym miejscu przeanalizować, jaki jest ten główny bohater Pieśni o Rolandzie, bo będzie to tak dokładny obraz ideału średniowiecznego rycerza, że nic więcej już na ten temat powiedzieć się po prostu nie da. Można by po prostu powiedzieć, że Roland jest idealny i nie byłoby to dalekie od właśnie prawdy, ale ponieważ życie to cierpienie i niewiele ma sens, utrudnijmy sobie tę odpowiedź i pogłębmy ją o kilka warstw. Po pierwsze, Roland jest piękny, co mogłoby nie mieć znaczenia, ale z jakiegoś powodu ma. Jego sylwetka dominuje nad wrogami. Jest jak gigaczad, którego zbroja lśni w słońcu, a jego koń ma ładniejsze rysy twarzy niż najprzystojniejszy muzułmanin na polu bitwy. Narrator w Pieśni o Rolandzie, chociaż opisuje bitwę, znajduje czas na to, żeby podkreślić, że głównemu bohaterowi dobrze z oczu patrzy, że ma piękny uśmiech i bardzo zdrowe zęby. Już na tej takiej bardzo powierzchownej warstwie jest on więc przykładem piękna. Ma też oczywiście wszystkie cechy z tak zwanego etosu rycerskiego. Jest więc męski, w sensie zachowuje się bardzo męsko, ale jest też mężny, w sensie charakteryzuje go męstwo. Gdy sytuacja wydaje się beznadziejna i kiedy widzi śmierć, dalej nawołuje swoich rycerzy do boju, to znaczy nie traci ducha. Roland jest także świadectwem godności i dumy, w sumie z perspektywy dzisiejszej zdecydowanie przesadnej dumy, bo ceni sobie swoje dobre imię i honor dosłownie bardziej niż życie, przez co właśnie decyduje się walczyć z przytłaczającą siłą wroga, nie wzywać pomocy i cieszy się na informację o tym, że umrze, no właśnie w walce. A co no? Robi wszystko, żeby nikt nigdy nie mógł powiedzieć, że cofnął się chociaż o krok, albo odmówił walki. Naprawdę musimy się ogarnąć, a nie mówić, że... Nie wiem. Jest waleczny, ale też niezwykle silny i przeważa umiejętnościami po prostu walki swoich wrogów. Jest też wytrzymały. Jak mówi pieśń, walczył przez kilka godzin, ważącej na około 60 kg zbroi i nie robiło to na nim żadnego wrażenia. Jego postawa, ta fizyczna, ale też ta psychiczna, to wzór dla innych żołnierzy, którzy obserwują go na polu walki. Roland jest też synonimem słowa poświęcenie. Poświęcenie w obronie słabszych, w obronie siebie samego, ale też napadniętej przez muzułmańskiego najeźdźcę Hiszpanii i całego świata chrześcijańskiego. No i wreszcie tutaj dotarliśmy, bo jak jesteśmy przy obronie świata chrześcijańskiego, no to trzeba powiedzieć, że Roland jest, jak już ustaliliśmy, do bólu religijnie. Podobnie jak cała pieśń o Rolandzie, cały ten utwór. Wiedz, że coś się dzieje. Pobożność wylewa się z każdego wersu tego utworu. Bóg przygląda się całej sytuacji,
Roland rozmawia z Bogiem, woła do niego w trakcie walki, prosi o jego wstawiennictwo, a kiedy wreszcie przeczuwa, że zbliża się koniec, jak informuje cię narrator, po pierwsze, zanim w ogóle Roland pomyśli o czymś innym, zawierza swoje życie Bogu i nie czuje strachu. Właśnie dlatego, że w pewien sposób spodziewa się, czy oczekuje na życie wieczne. No tak było. Pieśń o Rolandzie to taki rodzaj utworu, który utrwala na wieki obraz ideału rycerza i służy do tłumaczenia kolejnym pokoleniom, jak mają się zachowywać. W tym sensie ma nawet taki wymiar propagandowy. Jest to też utwór, który doskonale, jak w soczewce, skupia wszystko to, co będzie istotne w literaturze średniowiecznej. Co nie będzie tam miało sensu, ale jednocześnie może posłużyć jako przydatny tekst kultury. Dzięki wielkie, że oglądasz moje rzeczy i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Życzę ci powodzenia z pieśnią o Rolandzie, czyli utworem, który może ci się przydać dosłownie żadnej sytuacji życiowej, ale jednocześnie w prawie każdej sytuacji związanej z polskim systemem edukacji i odwoływaniem się do tekstów kultury. Cześć!